Wyglądasz rewelacyjnie. Tak? Wyglądasz bardzo dobrze. Oj, kurwa, nie wyspałam się. Agnieszka, tak. Spotykamy się z okazji twojej płyty. No właśnie, no. Nareszcie, powiem ci, nareszcie. No, 7 lat. Nareszcie przyszłam do ciebie z płytą, człowieku. I to jest, myślę, coś takiego, co jest dla mnie najważniejsze w tym momencie. Bo zawsze, wiesz, pierdoliliśmy tu jakieś głupoty. Przepraszam, a w końcu mówiliśmy możemy, drdymały. Merytorycznie, wiesz, możemy pogadać. W końcu przyszłam możemy. Z tym krążkiem. Ale no. Wiesz, że ja cię nie cenię dlatego, że jesteś celebrytką. No ale ja nie jestem celebrytką. No właśnie dlatego cię nie cenię. No właśnie. Ale nie, no co ty teraz powiedziałeś? Weź, bo nie nadążam. Nie, chodzi o to, że dla mnie ty no. Zawsze i nasza znajomość, a potem myślę, że jakaś forma dziwnej przyjaźni wzięła się stąd, że jesteś... Strange friendship? Tak. Poczekaj, bo im się Google zacięło na friendship. Chodzi o to, że ja ciebie zawsze ceniłem jako artystkę i wiem, że twoje płyty mają piekielnie dużo autobiografii i wiwisekcji. Mm-hmm. I jak posłuchałem tej płyty, mm-hmm. to mi się zrobiło zimno. Mm-hmm. No. Tylko wiesz co, Kuba, to jest też tak, bo co nam się udało? No. Mówię nam, bo tutaj bardzo ważną osobą jest moja menadżerka Joasia. Udało nam się zrobić taką rzecz, że tego samego dnia wyszła płyta, tego samego dnia wyszła piosenka i tego samego dnia wyszedł klip. Dlaczego o tym mówię? Ale to, co jest na tej płycie, nie powstało jednego dnia. Ale tego dnia wyszło szydło z worka. Tak, jesteś tak. Nieszczęśliwą ale kobietą. Ale to, co... Nie, ja bym nie chciała, ale nie wmawiaj mi tego i nie zachowuj się jak gościu, wiesz, z tabloidów, bo ja bym nie chciała, żeby cokolwiek zostało mi wmówione. Rzeczywiście, kiedy robiłam tą płytę, robiłam ją parę ładnych lat, bywały momenty kiepskie, na maksa, rzeczywiście. W moim życiu głównie prywatnym. Natomiast rzeczywiście minął już czas i ja mam nadzieję, że moje sprawy się wyprostują, zresztą śmieję się razem z Markiem, którego zresztą znasz, mojego męża, że myśmy sobie przez te ostatnie kilka dni zrobili symulację rozwodu w tabloidach, wiesz. I powiem ci szczerze, powiało czymś takim bardzo niefajnym. Ja wiem, bo ja się w tabloidach żywiłem. Wiesz, o co chodzi? Ja nie znam tego świata. Myśmy zawsze jednak udawało nam się chronić to życie prywatne. I wiesz, no, tabloidy są jak politycy, są zero-jedynkowi. Tak. Czyli... Jeśli ona pisze w ten sposób, to na pewno się rozwodzi, kurwa, i na pewno ma kochanka. Rozumiesz, o co chodzi? A jeśli się nie rozwodzi, to robi nas wszystkich na szaro, bo próbuje w ten sposób promować swoją płytę. Jakie to jest krzywdzące. Znaczy, przepraszam, ktoś użył zwrotu, że ty te teksty stworzyłaś rozumiesz, po to, żeby twoje nieszczęście stało się promocją płyty? Tak, wiesz, jakoś ostatnio to czytam, żygać mi się chce. Okay. Czuję się z tym fatalnie. Ale nie nauczyłaś się dobrze tego, dobrze wiesz i znasz mnie parę ładnych lat, że nigdy, po prostu nigdy nie eksponowałam z Markiem, wiesz, naszego jakiegoś tam życia. Jeśli na tej płycie jest jakiś charchot, to tak jak mówię, żartujemy sobie z Markiem, że ja już się z nim rozwiodłam, ale na tej płycie. Mamy pewne rzeczy za sobą, ale ja bym chciała, żeby się ludzie skupili na tym, że jest to, wybaczcie mi nieskromnie, ale zajebista płyta. No to recenzję wnikali, mamy z głowy. A wiesz, nie wnikali, wiesz. Okej, okay, tylko... Znaczy wybacz mi, bo nie chcę, nie. Wiesz, żeby wyszła jakaś omnipotencja, że ja tutaj, wiesz, coś, tylko wkurwia mnie to, że te proporcje... Drażni, się... irytuje, martwi. Drażni i irytuje mnie, dziękuję ci, Kuba. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Kocham cię jak siostrę, dużo młodszą. Ale ty jesteś zboczony. Powiem ci tylko tyle. Gdyby nie kodeks karny, to ja bym dawno już z tobą współżył. Bez twojej zgody nawet. Aha. Nawet byś tego nie poczuł. Nawet byś tego nie poczuła. Nawet by tego nie poczuła. No, po trzech porodach.